Oto nowy Opel Crossland bez X. Zapraszam na test. Test tego samochodu mógłbym zakończyć opisem wyglądu jego przedniego i tylnego pasa, ponieważ względem Crosslanda X zmieniło się bardzo niewiele, aczkolwiek wizualnie samochód jest znacznie odświeżony. Różnica to przede wszystkim ta czarna listwa pomiędzy przednimi światłami i podobna pomiędzy tylnymi oraz zupełnie nowy zderzak. Teraz samochód wygląda troszeczkę bardziej nowocześnie, trochę bardziej zadziornie, ale technicznie zmieniło się tutaj niewiele. Jednak od ostatniego testu Opla Crosslanda X minęły już 3 lata, a to oznacza, że ten samochód już trochę inaczej wygląda względem konkurencji. Konkurencja zaproponowała kilka nowych modeli, więc ten test poświęcę na to, jak dziś wypada Opel Crossland w stawce konkurentów. Wyróżnikiem Opla Crosslanda jest jego wnętrze, wyróżnikiem na tle konkurencji, ale żeby Wam o tym opowiedzieć, muszę do niego wsiąść. Chociaż Opel Crossland powstał we współpracy z takimi markami jak Citroen i Peugeot, to za cały projekt wnętrza odpowiedzialny jest niemiecki producent. I chwała mu za to, ponieważ dzięki temu Opel Crossland jest chyba najwygodniejszym crossoverem tej wielkości na rynku. I wygoda siedzenia w tym samochodzie to jest najważniejszy argument przemawiający za tym autem. Czasami zwracacie mi uwagę w komentarzach, że siedzę za blisko kierownicy i jestem za bardzo wyprostowany, ale zwróćcie teraz uwagę, jak siedzę w tym samochodzie zupełnie inaczej. I nawet sam byłem zaskoczony, że w tym aucie można siedzieć tak komfortowo, mieć tak pochylone oparcie i tak wysuniętą kolumnę kierownicy. Zobaczcie, jak duża tutaj jest odległość. Do tego zakres regulacji jest naprawdę, jak na crossovera, ogromny. W tym aucie chyba tylko wyjątkowo ponadwymiarowe osoby mogą narzekać na pozycję. Ale komfort jazdy to nie tylko sama pozycja za kierownicą, ale również, a być może przede wszystkim, fotele. Tutaj Opel oferuje oczywiście fotele AGR, czyli fotele zaprojektowane ze współudziałem fizjoterapeutów, którzy zadbali o to, żeby Wasze plecy, Wasze ciało czuło się w samochodzie jak najlepiej. I uważam, że są to jedne z najlepszych foteli oferowanych w tej klasie samochodów. Do tego mają regulację długości siedziska, i jeszcze mają do tego regulację kąta pochylenia siedziska, co już jest naprawdę wyjątkowe w tym segmencie. Komfort użytkowania samochodu to również ergonomia i łatwość obsługi. I tutaj znów Opel wykonał kawał dobrej roboty. Przede wszystkim dlatego, że nie poszedł zgodnie z trendem w pola i panele dotykowe. Tutaj wszystko, co powinno być obsługiwane przyciskami, jest obsługiwane przyciskami, a to, co najlepiej reguluje się pokrętłem, jest regulowane pokrętłem. Od chociażby taki banał jak panel klimatyzacji, no można powiedzieć, że to już jest przeżytek, ale za rok, dwa, może trzy, to już będzie rarytas. Mamy tutaj trzy pokrętła, dwa do regulacji stref klimatyzacji, a jedno do obsługi po prostu prędkości nawiewu. Co więcej, kiedy zmieniamy temperaturę, to ta temperatura wyświetla się na panelu klimatyzacji, a nie na ekranie multimediów. Co warto też podkreślić, ten panel klimatyzacji jest delikatnie skierowany w stronę kierowcy i to jest moim zdaniem kolejny malutki, ale jednak plus. I dokładnie to samo dotyczy ekranu multimediów. On nie dość, że jest delikatnie skierowany w stronę kierowcy, to jeszcze jest pochylony, ponieważ my zawsze patrzymy na takie wbudowane ekrany z góry, więc można powiedzieć, że jest ustawiony pod idealnym kątem. Chociaż nie przepadam za obsługą multimediów we francuskich samochodach, a tutaj mamy multimedia francuskie, to moim zdaniem Opel świetnie sobie z tym poradził, ponieważ zastosował zwykłe, standardowe przyciski, świetnie opisane, niczego tutaj nie trzeba się domyślać. No i oczywiście jeszcze głośność radia zwykłym pokrętłem. Kolejny detal to wskaźniki. Są proste, czytelne, mają zwykłe mechaniczne wskazówki, mają świetne skalowanie. No znów można powiedzieć trochę takie przestarzałe przeżytek, ale tak naprawdę wolę to niż te wszystkie kolorowe, konfigurowane ekraniki, które wyświetlają czasami nie wiadomo co, a czasami w trójwymiarze i dokładnie nie wiadomo co jest do czego. Tutaj jest wszystko proste i czytelne i do tego bardzo łatwo można zmienić intensywność podświetlania tych wskaźników, bo zwykłym guziczkiem. Kolejna rzecz to kierownica. Zobaczcie, no może nie jest ona najpiękniejsza, ale grubość i średnica wieńca, wykończenie to jest naprawdę na dobrym poziomie. Ona jest po prostu wygodna, a do tego jeszcze ma klasyczne przyciski i takie manipulatory do zmiany prędkości samochodu na tempomacie czy do zmiany natężenia dźwięku. Nie ma lepszego i bardziej intuicyjnego rozwiązania.
Okej, mamy pozycję za kierownicą, czyli komfort siedzenia, mamy ergonomię, czyli obsługę samochodu, jest jeszcze funkcjonalność. Funkcjonalność rozumiem głównie jako schowki, haczyki, półeczki i tak dalej. Tutaj jest bardzo dobrze, aczkolwiek maleńki minus za kieszenie w drzwiach, ponieważ z trudem mieści się tutaj na przykład duża butelka z wodą, ale i tak są w porządku. Natomiast wielki plus za ten schowek tutaj na dole. Głównie kładziemy tutaj smartfon, portfel, klucze i tak dalej. Natomiast przede wszystkim smartfon. I tak jak we współczesnych, nowoczesnych samochodach, również w Crosslandzie mamy tutaj ładowanie indukcyjne, ale trochę inne niż we wszystkich autach, ponieważ nie ma tutaj takiej powierzchni, na której trzeba idealnie ułożyć swój smartfon, żeby on się ładował, a jeżeli położymy go tak albo tak, to już się ładował nie będzie. Nie. Tutaj jest takie pole wręcz siłowe, ponieważ jakkolwiek nie wrzucimy tego smartfona, on zawsze będzie się ładował i informuje nas o tym nie jakiś komunikat na ekranie multimedialnym. Nie musimy patrzeć na smartfona, tylko mamy do tego taką specjalną kontrolną lampkę. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym powiedzieć tutaj siedząc z przodu, to podłokietnik. No akurat z jednej strony szkoda, że nie ma podłokietnika pasażer, ale z drugiej strony właśnie taki, ten tylko dla kierowcy też jest wygodny. Ale plusem tego auta jest to, że w podłokietniku nie ma żadnego schowka, tylko schowek jest pod podłokietnikiem. I tak na dobrą sprawę nie trzeba go podnosić, żeby do niego wsadzić rękę. Crossovery segmentu B to nie są samochody, w których można oczekiwać jakiejś dużej przestrzeni z tyłu. Jak widać, Crossland się pod tym względem nie wyróżnia. Ale wspomnę o tym, że chociaż mam tutaj mało miejsca na nogi, ale za to bardzo dużo miejsca na stopy, to jednak ten fotel jest ustawiony trochę inaczej niż w innych samochodach. Jest mocno pochylone oparcie i fotel też jest odsunięty mocno do tyłu. O, i tak miałbym fotel ustawiony w każdym innym samochodzie i swoją drogą w Crosslandzie też siedziałoby mi się za kierownicą wygodnie. A zobaczcie, ile przybyło miejsca na kolana dla pasażerów. Błędem byłoby nie wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która może nie wyróżnia Crosslanda, ale jest to też dość wyjątkowe rozwiązanie w tej klasie samochodów. Regulacja kąta pochylenia oparcia kanapy i już jest wygodniej, a do tego jeszcze można ją wzdłużnie przesuwać, zwiększając lub zmniejszając bagażnik. No właśnie, bagażnik. W Crosslandzie ma 410 litrów pojemności, czyli bardzo dużo jak na segment B crossoverów, a do tego ma też podwójną podłogę i dwa bardzo solidne haczyki na zakupy. Do tego jeszcze regularny kształt. To są takie detale, ale kiedy kupimy samochód i go używamy, naprawdę je docenicie. I jeszcze jeden. Zobaczcie, że przy wzroście 1,80 m nie uderzam głową w zamek klapy. Komfort jazdy Crosslandem jest mniej więcej na tym poziomie, jaki prezentuje jego wnętrze. Jest po prostu tak, jak być powinno. Na przykład zestrojenie zawieszenia odpowiada idealnie naszym polskim drogom, które jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu były dosyć dziurawe i można było na nie narzekać, a dziś są w całkiem niezłej formie i jeżeli mamy jakieś nierówności, to zazwyczaj takie nieduże. I tutaj właśnie fajnie pracuje to zawieszenie, ponieważ te nieduże nierówności, ono pochłania bardzo fajnie, tłumi je komfortowo, natomiast samochód jest dosyć zwarty i sztywny, dzięki czemu nie buja się na zakrętach i możemy czuć się tu bezpiecznie. Natomiast Opel został troszeczkę z tyłu pod względem systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy, tak to nazwijmy, ponieważ ta najnowsza konkurencja ma już adaptacyjne tempomaty, utrzymanie pasa ruchu itd., itd. Tutaj mamy te podstawowe i moim zdaniem najważniejsze systemy, czyli obserwacja martwych stref w lusterkach, informacja o tym, że zjeżdżamy z pasa ruchu i zwykły tempomat. Nie jest źle, ale nie jest to też, powiedzmy, topowy model pod tym względem. Do Crosslanda możemy wybrać spośród wielu silników, a mianowicie trzech benzynowych o mocy 83, 110 i 130 koni mechanicznych, przy czym te dwa mocniejsze z turbo doładowaniem i jeszcze do tego dwa diesle. Zarówno do benzyniaka, jak i do diesla można wybrać skrzynię manualną bądź automatyczną. I to jest moim zdaniem taka bardzo dopasowana do potrzeb użytkowników oferta bez żadnych ograniczeń typu, tak jak niektórzy na przykład rezygnują z diesla. Opel jest pod tym względem dosyć konsekwentny i wciąż oferuje diesle do nawet takich małych modeli jak Crossland. W testowanym egzemplarzu jest oczywiście najbardziej komfortowa konfiguracja, czyli najmocniejszy 130-konny benzyniak i do tego sześciobiegowy
automat. Silnik daje odpowiednie osiągi do tego samochodu, można powiedzieć nawet, że dobre, jeżeli mówimy o zakresie prędkości, powiedzmy do 120-140 km na godzinę. Auto jest dynamiczne, ma też wysoki moment obrotowy 230 Nm, dzięki czemu możemy bezpiecznie, no i oczywiście komfortowo wyprzedzać inne samochody. Sześciobiegowy automat nie jest już tak dynamiczny, to znaczy jest to skrzynia, która zmienia biegi dosyć powoli, też z takim delikatnym, ale odczuwalnym szarpnięciem, ale nie jest zła, jest po prostu taka jak ten samochód, czyli poprawna. Natomiast ma dwie fajne cechy. Po pierwsze, długie przełożenie szóstego biegu, dzięki czemu przy wysokiej prędkości nie mamy aż tak wysokich obrotów. Jest ono na tyle długie, że na przykład przy 90 km na godzinę jedziemy wciąż na biegu piątym. A druga fajna cecha to jego drążek. Drążek tej skrzyni jest taki, można powiedzieć, przestarzały, bo klasyczny i do tego jeszcze mamy takie drogi prowadzenia z tymi ząbkami. I o ile kojarzy się to z samochodami, powiedzmy, z lat 90., to jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, lepsze niż pokrętła, lepsze niż takie dźwigienki elektroniczne, ponieważ zmieniając kierunek jazdy, czy chcemy jechać do przodu, czy do tyłu, nigdy nie trzeba się zastanawiać, czy nie za mocno, czy nie za mało pociągnęliśmy, czy popchnęliśmy ten drążek, po prostu zawsze kończymy w tym miejscu, w którym trzeba i nie trzeba się po prostu nad tym zastanawiać. Pomimo długiego przełożenia szóstego biegu, Opel Crossland nie jest tym silnikiem zbyt ekonomicznym autem na autostradzie. Przy prędkości 140 km na godzinę spalanie wyniesie 9 litrów na setkę, co jest wynikiem, no powiedzmy, w średniej, ale jednak ciut za wysokim. Do tego przy wysokich prędkościach wyraźnie słychać szumy powietrza, więc auto też nie jest może idealnie wyciszone. Ale zasadniczo takimi samochodami po autostradach się nie jeździ, jeździ się nimi głównie po mieście i na jakichś krótkich dystansach. I na przykład jeżdżąc lokalnymi drogami, tak powiedzmy na co dzień, spalanie wyniesie 7,5 litra na 100 km, natomiast jadąc spokojnie drogą krajową osiągniecie wynik nawet 4,7 litra. Podsumowując, największym atutem Opla Crosslanda jest komfort podróżowania. Zwłaszcza kiedy porównamy go z najnowocześniejszymi konstrukcjami, które trochę są przestylizowane, trochę przekombinowane, a Opel Crossland jest po prostu prostym samochodem, w którym czujemy się dobrze i który na co dzień na pewno Was nie zawiedzie. Ile kosztuje? Od 74 450 zł, czyli cena też nie jest wygórowana, jeżeli porównacie ten samochód z konkurencją. Oczywiście mowa o wersji podstawowej z silnikiem o mocy 83 koni mechanicznych. Ten najmocniejszy wariant, którym jadę z automatyczną skrzynią biegów, kosztuje oczywiście znacznie więcej, od 90 250 zł, ale wciąż uważam, że jest to dobra cena za taki samochód, jeżeli porównamy go z konkurencją. Zresztą zapraszam Was do salonu Opla Grupy PGD West Motor, gdzie sami poznacie i sami doświadczycie tego, jak dopracowanym samochodem jest Opel Crossland.